Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj z nami jest dwóch panów i porozmawiamy trochę o historii naszej najbliższej okolicy. Pan Robert Piekarski, witam pana bardzo serdecznie. Ja też witam, dzień dobry. I pan Sławomir Kaczorowski, witam dzień pana dobry. Bardzo serdecznie. Witam serdecznie również. Panie Sławku, no, u pana to jest absolutnie naturalne, to o czym będziemy dzisiaj rozmawiali i czym się ostatnio pan zajmował. Natomiast panie Robercie, no, u pana to jest w ogóle zupełnie, nie wiem, przewrót w życiu, czy zupełnie coś innego, ponieważ wieloletni pracownik naszego gorzowskiego AWF-u, doktor, naukowiec, zupełnie z innymi zainteresowaniami, nagle okazuje się, że powstają filmy, a ostatni film to jest film o gminie Deszno, dziedzictwo historyczne. I to jest plakat z tego filmu, którego obaj panowie jesteście autorami. No więc, panie Robercie, to muszę zacząć od tego pytania. Skąd tu takie pomysły w ogóle, akurat zupełnie trochę idące obok tego, co zwykł pan robić dotychczas? No zacznę od tego, że zainteresowania moje się nie zmieniły, ponieważ one zawsze były jako pasja, jako hobby. Natomiast w Akademii Wychowania Fizycznego pracowałem przez 22 lata jako wykładowca. No i przyszedł taki dzień, gdzie postanowiłem po prostu, postanowiłem zmienić swoje podejście do życia, bo chciałem realizować swoje pasje, natomiast pracując w AWF-ie, nie miałem wystarczająco dużo czasu na to, żeby te pasje realizować. I dopiero jakby, jak już podjąłem taką decyzję ostateczną, zrezygnowałem z pracy w AWF-ie, zacząłem szukać czegoś takiego, co by mi pozwoliło, oprócz tego, że będę realizował te swoje pasje, szukać czegoś takiego, gdzie bym mógł, żeby to nie szło wszystko do szuflady, tylko żebym mógł to pokazać szerzej widzom społeczności lokalnej. I wtedy na drodze stanął pan Sławek? Pan Sławek stanął trochę wcześniej, bo już my się wcześniej znaliśmy ze Sławkiem. Natomiast kiedyś przyszedł taki dzień, że wpadł mi do głowy pomysł, żeby robić, ponieważ filmem też się, o mniejszym formacie troszeczkę, filmem się zajmowałem troszkę wcześniej. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby zrobić dla powiatu gorzowskiego w ramach zadania publicznego, działając w ramach Stowarzyszenia AWF Absolwenci Gorzów, Absolwenci AWF Gorzów, zrobić właśnie takie filmy promujące nasz powiat, nasz region, gminy w powiecie gorzowskim. Generalnie moje pasje to są głównie przyrodnicze zainteresowania. Za chwilę do tego wrócimy, dobrze. Ale jeśli jesteśmy przy filmie, to teraz pan Sławek troszeczkę opowiemy, no bo u pana jak gdyby zainteresowanie historią jest rzeczą naturalną, ale chciałabym zacząć od takiej historii trochę mało oczywistej, a mianowicie historia motoryzacji, czyli mamy tutaj coś takiego, co gdzieś w pana zainteresowaniach jest i było i dalej jest. To może zacznijmy trochę od tych motorów, a za chwilę przejdziemy do tego, co w tym naszym filmie pokazaliście panowie, bo dużo ciekawych rzeczy pokazaliście. Ja jestem absolwentem Wydziału Historii w Poznaniu i ktoś może sobie pomyśleć, co wspólnego ma historia z motoryzacją. Otóż ma. Ja jestem konkretnie antropologiem kultury i antropologia kultury zajmuje się również kulturą techniczną. Kultura techniczna jest jednym z aspektów aktywności człowieka, bo jest kultura materialna typu zabytki ruchome, zabytki typu nieruchomości, a kultura techniczna jest jednym z takich właśnie typów tej naszej aktywności. I zainteresowała mnie właśnie kultura techniczna. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo precyzyjna. To nie jest poezja, to nie jest proza, tylko tutaj jest wszystko bardzo precyzyjne. Musi być bardzo precyzyjne szkolnictwo, musi być bardzo precyzyjny wykładowca, musi być bardzo precyzyjny tryb nauczania i potem te efekty, które składają się na przykład na pojazd typu motocykl, czy samochód, czy jeszcze jakiś inny,
Potem te efekty są mierzalne. I możemy zmierzyć kondycję na przykład państwa, czy kondycję kultury, czy kondycję cywilizacji właśnie po tych produktach, które są efektem tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem. I tutaj możemy zmierzyć moc, siłę, prędkość i możemy po prostu siebie określić, w którym miejscu jesteśmy, tak? W jakim jest miejscu nasz pojazd na przykład. Polska motoryzacja na przykład w latach 50., 60. była liderem na świecie, jeśli chodzi o parametry techniczne, o estetykę. Szczególnie mamy talent do designu. I tym drugim aspektem właśnie był design. Po prostu te przedmioty związane z motoryzacją, czyli motocykle, samochody, one są po prostu piękne i mi urzekły. To był naczelny taki bodziec. I to jest coś, co przez... zajmuje dalej pana, rozumiem? Tak, zajmuje, ale nie tylko. Tak, natomiast my tutaj mamy w filmie, o którym teraz dłużej porozmawiamy, czyli filmie mówiącym o gminie Deszno i o jego dziedzictwie historycznym, takie ciekawostki jak na przykład grodzisko w Gliniku. I myślę, że mało osób o tym wie, bo rzeczywiście, jeśli mówimy o grodzisku, o jakichś tam czasach takich historycznych i historycznych instalacjach, to przychodzi nam do głowy Santok jako pierwszy, prawda? Natomiast gmina Deszno nigdy, przynajmniej może ja nie miałam takiej wiedzy, ale myślę, że nie jestem w tym odosobniona, że takich ciekawostkach historycznych na terenie gminy Deszno niewiele słyszeliśmy, bo mamy jeszcze Tura, którego też części zostały odkryte. Mamy żubra pierwotnego, to też jakieś pozostałości zostały tutaj odkryte. No i na koniec coś, co rzeczywiście jest ewenementem na skalę chyba światową, czyli coś, co się nazywa Bożkiem z Deszna, tak? To jest oczywiście rekonstrukcja, natomiast o tym myślę, chciałabym panów poprosić, żebyście troszeczkę więcej opowiedzieli, dlatego że ja pokazałam, co w tym filmie, opowiedziałam krótko, co w tym filmie jest, ale proszę panów, żebyście no, więcej powiedzieli w ogóle i też o tych takich technicznych stronach, czyli jak z drugiej strony przygotowywaliście się do filmu i ostatecznie jak on powstał. Może ja zacznę tak ogólnie, jak to się zaczęło, ponieważ ten film o Deszcznie, o dziedzictwie historycznym Deszczna, gminy Deszczno, jest już naszym trzecim filmem z takiej serii. Jak już wspomniałem wcześniej, urodził się taki pomysł dla powiatu gorzowskiego, żeby takie filmy robić. W związku z tym, że już Sławka znałem i wiedziałem o jego zainteresowaniach, że jest antropologiem kultury i jest też przewodnikiem muzealnym, także i ma taki dar opowiadania, tym bardziej, że to jest też jego pasja, to wiedziałem, że on będzie idealnie pasował pod takiego prowadzącego, wprowadzającego w temat w tym filmie. Który, w tych filmach, które no, wpadły mi do głowy, żeby je zrobić. Po rozmowie ze Sławkiem on się zgodził i później wspólnie zaczęliśmy rozwijać ten pomysł. Jeżeli chodzi o gminę Deszno, ponieważ w poprzednich dwóch filmach przedstawiliśmy wszystkie gminy z powiatu gorzowskiego, ich dziedzictwo historyczne, przedstawiając głównie... Z każdej były ciekawostki. Tak, z każdej browar, były ciekawostki. A to właśnie grodzisko w Santoku, a to... Tak. I skupialiśmy się głównie na tak zwanych zabytkach ruchomych, czyli artefaktach. Nie na budowlach, a jakiejś architekturze, tylko... Budowle były kontekstem. Tak, były kontekstem, bo często te zabytki w tych budowlach się znajdowały, albo były fragmentami tych budowli. I teraz ten... w czasie realizacji ostatniego filmu okazało się, że Deszno, taka niepozorna gmina, gdzie jakby nic się nie dzieje. Mało kto wie, co tam się znajduje. Dla wielu z nas gmina po prostu przejazdowa, przelotowa, tak, przez którą tak. Szybko się przemieszczamy i jedziemy dalej. Jest ciekawa. Zbierając materiał do tego filmu poprzedniego, okazało się, że tych ciekawostek i jakby o takim bardzo dużym znaczeniu i dla kraju, i nawet dla Europy jest tak dużo, że postanowiliśmy zrobić oddzielny, pełnometrażowy film przedstawiający tylko gminę Deszno, dziedzictwo historyczne gminy Deszno.
Z tym pomysłem udaliśmy się do pana wójta gminy Deszno, który również się interesuje historią taką lokalną, ma też dużą wiedzę. No i on zgodził się na realizację tego filmu i nas mocno wspierał. Przekonał Radę Gminy, gdzie Rada Gminy również nas zaczęła pomysł nasz wspierać. No i takie były początki powstania tego filmu o dziedzictwie kulturowym i historycznym też gminy Deszno. Może teraz o takich już... Scenariusz pisaliście, tak, pisaliście razem. Czy to już była wiedza przekazana przez pana Sławka i wykopana z różnych źródeł? Generalnie mogę zacząć? Proszę bardzo. Tak. Generalnie jakby scenariusz układaliśmy wspólnie. Sławek tutaj jest też w takiej roli, oprócz obsadzenia go w tej roli prowadzącego, w takiej roli, że on dba też o taką merytoryczną, poprawność merytoryczną tego filmu, bo mamy taką ambicję, żeby te filmy, one powstały, może takie wtrącenie, one powstały dlatego, że takich filmów nie ma w naszej przestrzeni medialnej, w naszym regionie. Nie ma tego typu filmów o zabytkach, o historii naszego regionu. My chcieliśmy, żeby ten film był i merytoryczny, i miał wartości edukacyjne. I żeby się go łatwo oglądał, żeby łatwo odbierany przez widzów. No i właśnie Sławek tutaj był też od tego, że dba o tą poprawność merytoryczną tego filmu. To teraz rozmawiajmy o tym, co jest wkładem. Sławek, opowiedz. Znaczy ten film, Dziedzictwo historyczne gminy Deszno i te poprzednie filmy, które pokazują cały przekrój historii powiatu gorzowskiego. No to jest i Santok, to jest i Deszczno, to jest i gmina Lubiszyn, to jest i Witnica, to jest też Kostrzyn nad Odrą. Kłodawa. I to jest również Kłodawa. Także te pierwsze filmy pozwoliły nam na rozpoznanie, co jest wartościowe. Oczywiście posługiwaliśmy się autorytetami. Na przykład Błażej Skaziński, konserwator zabytków i wiele, wiele innych osób pomagały nam, żebyśmy wybrali te rzeczy, które są najistotniejsze, które są jakościowo najważniejsze. I znaleźliśmy rzeczy wyjątkowe. Jeśli chodzi o powiat, i zaraz wrócę do gminy Deszno. Co to znaczy? Na przykład w powiecie gorzowskim, na terenie gminy Kostrzyn, jest najstarsza twierdza bastionowa w Polsce. Tak. Wszyscy wiemy o Malborku. Jest wspaniały, jest piękny. Twierdza średniowieczna. Ale później nastały twierdze bastionowe. One są zupełnie inne, bo była inna broń. Są niskie, są takie krępe. Ta broń po prostu nie niszczyła ich tak łatwo, jak te twierdze średniowieczne, które były burzone przez te dawne armaty. Czyli mamy na przykład najstarszą twierdzę bastionową w Polsce. Gmina Kłodawa. Mamy Korsakówkę. Jest tam Izba Pamięci po bardzo wybitnym obywatelu II Rzeczpospolitej, po Włodzimierzu Korsaku. On był łowczym Polski. On był autorem wyróżnianym, docenianym nawet, jednym z najważniejszych, autorem książek przyrodniczych, książek również o łowiectwie. Czesław Miłosz mówił, że estetyki pisania o przyrodzie uczył się od Włodzimierza Korsaka. I jest tam niezwykły zbiór, bo tam są wszystkie dokumenty, rękopisy, jest broń, którą posługiwał się Korsak, bo był myśliwym, ale tak naprawdę on już bardzo dawno temu tą broń zamienił na aparat fotograficzny i promował po prostu fotografowanie przyrody, a nie czerpanie z tej przyrody w jakiś sposób taki nieuzasadniony. Czyli mamy najstarszą twierdzę bastionową, mamy Korsakówkę z wybitnym człowiekiem II Rzeczpospolitej, ale na terenie gminy Witnica i na terenie również gminy Kłodawa w Santocznie powstawała pierwsza maszyna parowa w Niemczech. Właśnie w tych miejscach budowano pierwsze elementy do pierwszej maszyny parowej w Niemczech. Niemcy potem stały się potęgą przemysłową. Ale to zaczynało się u nas, na terenie ziemi lubuskiej, w Witnicy i w Santocznie. No i mamy rzecz wyjątkową, bo nie o to chodzi, żeby pewne rzeczy jakoś uwznioślać, naciągać, czy mówić w sposób nieprecyzyjny. Nie. Mamy gminę Deszno, która jest wyjątkowa pod względem archeologicznym. Zarówno pod względem ilościowym, bo jest tam bardzo dużo znalezisk archeologicznych, ale jest tam coś wyjątkowego, bo na naszych terenach, na terenie Polski i na terenie gminy Deszno przez 1000 lat trwała wyjątkowa kultura. Od 1300 lat przed naszą erą do 300 lat przed naszą erą. To jest kultura łużycka. Nie mylić z Łużyczanami, którzy są Słowianami i byli tam parę tysięcy lat później. To jest kultura łużycka, to jest kultura z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. I na terenie całej Polski jest bardzo dużo znalezisk właśnie tej kultury, ale tylko w Deszcznie
został znaleziony. Znaleziono to, tak. Znaleziono to, czyli figurę antropomorficzną takiego ludzika, figurę, która jest taką być może personifikacją jakiegoś bóstwa, być może jest zupełnie czymś innym. Jeszcze antropolodzy czy historycy nie wiedzą, jaką pełniła funkcję w kulturze. A deszcz, no, jest właśnie depozytariuszem tego niezwykłego znaleziska i dlatego jest wyjątkowe, bo o deszcz nie mówi się na uniwersytetach w Polsce, na uniwersytetach w Niemczech, w Europie i w ogóle na całym świecie, w kontekście właśnie kultury, która trwała tak długo. Jedyne takie znalezisko, wyjątkowe, unikalne i o tym jest nasz film. Rekonstruujemy na przykład znalezienie tego bożka. I to jest pierwsza sprawa. Są to wyjątkowe zabytki, które są ważne dla kultury Polski i Europy i świata. Czyli są te zasoby, to co jest materialne, to co jest fizyczne, to co możemy zobaczyć, sfotografować. Ale drugim ważnym zasobem naszego filmu są ludzie. W naszym filmie o tych wszystkich rzeczach mówią eksperci. Na przykład o tym grodzie, który pani pokazała wspaniałym. Mówi pani dr Kinga Zamelska-Mączak z Polskiej Akademii z Poznania. Ona uczestniczyła w badaniach, odkopywała te ślady tego grodu, czyli obecnego grodziska. O bożku mówi na przykład jeden z najwybitniejszych archeologów polskich, już na emeryturze, ale w dalszym ciągu aktywny, pan doktor Szczurek. Tadeusz Szczurek, były pracownik naszego muzeum w Gorzowie. On jest autorem unikatowych książek z dziedziny archeologii, a konkretnie numizmatyki. I on również prowadził badania na terenie gminy Deszczno. No, musimy powiedzieć, że mamy wspaniałych archeologów w Gorzowie, dlatego że tak, ta prawda. Wielka liczba znalezisk jest dzięki nim. Ja myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić naszych widzów do oglądania zarówno tego filmu o Deszczu, ale poprzednich na kanale YouTube. Tak. Bo tam one są dostępne, więc możemy je... To jest kanał YouTube powiatu gorzowskiego. Więc możemy je obejrzeć, możemy zajrzeć do tego, o czym panowie właśnie opowiadali, bo to rzeczywiście niesamowite ciekawostki. A ja na koniec chciałabym spytać panów o plany, o to, co macie w zamyśle. Może właśnie albo inna gmina, albo inny temat, więc bardzo proszę na koniec o dwa słowa o waszych planach. Mamy jakieś plany? Znaczy mamy pomysły. Czy będziemy je zdradzać? Mamy pomysły. Chcielibyśmy już na ten temat, też rozmawialiśmy z panem wójtem gminy Deszczno, Pawłem Tymszanem, zrobić dalszy ciąg tego filmu o dziedzictwie historycznym Deszczna, bo ten film, który powstał, on obejmuje taki zakres od epoki lodowcowej do czasów współczesnych, do 1945 roku, kiedy Niemcy się stąd wycofali i zaczynali napływać do gminy Deszczno osiedleńcy Polacy z Kresów Wschodnich i z Polski. I teraz chcemy zrobić drugą część, znaczy jest taki pomysł na razie o tym, jakby negocjujemy z panem wójtem gminy Deszczno. Część od momentu, kiedy oni się osiedlili, ich historię po osiedleniu. Czyli będzie już coś nowszego. To jest konkret, a ogólnie chcemy pokazywać dalej zasoby tak. Materialne, czyli zabytki ruchome województwa lubuskiego i chcemy też pokazywać ludzi, którzy odkrywają te zabytki. Naszym marzeniem jest instytucja, która ma się wstępnie nazywać instytucja prezentująca zasoby kulturowe i przyrodnicze, park kenozoiczny. Chcemy właśnie też zaangażować, jest już zaangażowany pan doktor, profesor, doktor habilitowany Krzysztof Stefaniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. I chcemy właśnie pokazywać też tą historię, która tutaj była w czasie epoki lodowcowej i zasoby, które są związane z historią współczesną, dawną. Po prostu chcemy... A my z niecierpliwością będziemy czekali na kolejne filmy panów, bo myślę, że nasza historia naszego powiatu, naszego miasta jest niezwykle ciekawa i warto o niej mówić, opowiadać i robić filmy. Bardzo panom dziękuję za nasze spotkanie. My również dziękujemy.